Siemka, z tej strony Krzysimir, a dzisiaj wam pokażę, jak zostałem oskamowany na BoxBAP. A jeśli chcesz wygrać 100 miliardów, no to widzowie, zostawcie suba, zwane łapę w górę i w komentarzu napiszcie swój nick. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Siemaneczko widzowie, ja już jestem na serwerze, no i jak widzicie, mamy trochę kasy, ale to nie o to dzisiaj chodzi. Dzisiaj zostałem oskamowany na ten miecz, ale jak wiecie, później mi się udało odzyskać, więc naprawdę mega dzisiaj dziwna akcja się stanęła po prostu. I nawet tutaj stoi ten ziomek, który nas oszukał i chyba on zginął, albo nie wiem, i karma do niego wróciła. I dobra, zobaczmy po prostu H1. Musimy widzę trochę zaupgrade'ować setup, bo jak dostajemy ogromny fokus od jakichś typków, to niestety, no, duże prawdopodobieństwo wykniemy, nie? Więc będziemy musieli chyba po prostu zrobić sobie tego seta, więc może znajdę jakieś części, te wiecie, owoce otchłani. Widzę zatem 4 owoce, więc to nie jest jakoś mega dużo, więc jak będą tylko 4, to nawet ich nie bierzemy, więc ustawimy. Dobra, i teraz widzę tak, wchodzimy w sklep, najpierw zobaczmy, na jakiego seta chcemy zrobić, na 41. A widzowie, jak nie wiecie, jak zostałem skamowany, to oglądajcie koniecznie ten film do końca. Dobra, set. Będziemy potrzebowali 4 takie, co da wyjdzie 280 miliardów. Ale myślę, że w sumie warto, jak dostaję taki fokus, to myślę, że to się opłaci po prostu. 280 miliardów na set głupi wydałem. Nie wiem, co ja właśnie zrobiłem, ale to jest już nieważne, bo już nie odwrócimy tego, co zrobiliśmy. Elegancko. Gdzie tutaj mamy jakiś tutaj pyk? Mamy, widzę, te 4 odwałki i po kolei pyk, buciki i spodnie. I teraz myślę, że na pewno się nie wydupcymy, nawet jak on będzie dociskał jakiś mocny ziomuś. Ale wiecie, zawsze trzeba uważać. Dobra, pyk, pyk, pyk. Mamy to full seta czerpiego, więc zawaliście. Musimy jakieś totemy sobie stąd wziąć. Dobra, widzę, mi nie potrzebne jest aż tyle koksów, więc po prostu wywalamy shulker, kładziemy sobie tutaj te koksiki jakieś, które po prostu nam będą potrzebne. Musimy te zakupić, nie wiem, jeszcze z 3 totemy i możemy się ich bić, a później zobaczycie, co naprawdę się stało i o co chodzi w tym odcinku. Bo wiem, widzowie, aż tutaj, wtedy już myślałem, że widzowie, naprawdę, nie wiem, co zrobię, nie mam mieczyka. Dobra, widzę, on sobie tam pada, on trapuje tak tych ludzi. Musimy widzowie znaleźć, no, jakiegoś ciekawego chłopa, żeby może jakiś fajny mieczyk dropnął, co nie? O, widzowie, mamy tutaj jakiś ludzi. Dobra, lejemy go, widzę, na dziurę. Chude, te usuwacze, widzowie, wszystko psują. A widzicie, jeszcze te biny na elkę. Nie da się, widzę, nikogo zabić poza miódkiem, więc chyba zaraz pójdziemy na miód, bo oni wszyscy uciekają po prostu, nie? Albo dużo osób jest na cheatach, ale pamiętajcie, nigdy nie cheatujcie. I zaraz widzę, naprawdę, ja się nie mogę doczekać, aż wam pokażę, co to się stanęło, jak zostałem skamowany. A, no i ławiłaś się też, nie no. Ale dobra, bijemy się z nim. Pyk. Ale się wkleja. Nie trafił we mnie, więc odbijam pis. Pyk. Dobra. Kręcę się, pyk, zmyłka. Musimy go jednak odbić. Uję, jednak nie. Ale oni, widzę, się na mnie napalają. Boże, co ty robisz? Nie, widzę, to są takie debile. Się. Musi jakiś Steve tu przylecieć. Gdy napisałem help mute. Gdy napisałem help mute, nie? Ale dobra. Oni mnie knokają, no to jest takie, widzę, smutne życie mają. Naprawdę, widzowie. No patrzcie! Dariusz! Dariusz!
Nie, niech ktoś się w nich wklei, Boże! Co to? Słomek! Widzę nas zbawiciel! Widzę, on nawet, nie wiem, o kurde, o kurczaczki pieczone. Dobra, widzowie, pyk! Uciekliśmy, Boże, ale ten majster, no nie da się, nie wiem, nie ma tutaj inkognito, nie da się po prostu, widzowie. Taki fokus dostaje, po prostu nie da się. Jeszcze będą zaraz za mną latali, widzowie. To jest już takie wkurzające. Ale dobra, nie wnikam. Dobra, widzowie. Biję tego zioma. O, ma fajny miecz. Dechaj tu. Kurde, szybko założył Elkę. Kurde, jakbym mu dał kobłęba, to by się udało, nie? Lecimy, widzę, się na górę jeszcze raz i spróbujemy tutaj coś zdropować. Widzowie, to jest ten ostatni mój stręcz, kiedy się bijemy i pokażę wam, że zostałem oskamowany, co jest mega grube. Dobra, gdzieś tu może ktoś ciekawy jest. O, ale latają ze mną jakieś elektraki, więc musimy... Mamy gościa! Zabiliśmy, plus 10, Steve'ek oddał ranking, polecam. I ten Hefajstosa, widzowie, nie? No to niezły pro player. Dobra, pyk. Weźmy elegancko. Mamy, widzę, ostatnie 40 sekund jakoś, żeby tutaj ładnie kogoś dziabnąć. Kurde, no nie uciekaj, ziomuś. A, widzę, rozkładamy pułapkę. Jak nie przeleci ktoś 10 sekund normalny, to musimy stąd szybko znaleźć jakichś fajnych chłopów, nie? Bo jeśli nie zabiję kogoś, widzowie, jeśli zabiję kogoś, widzę, w te 25 sekund, to zostawiacie łapkę w górę i zsuwam z dzwonem. Widzowie, proszę! Oddaj pokornie! Nie! Nie! Nie, widzowie, macie i tak za tą akcję zostawić suwa, nie? Ja już się tak spuciłem. Więc fajnie by było, jakbyście zostawili tego suba z zanem łapę w górę i osoba, która napisze jeden z fajniejszych komentarzy, to może dostanie jakiś fajny prezencik. No i co, widzowie, ja wam pokażę, jak naprawdę wyglądał ten skam, bo mam z tego nagrania. Nie, no Krzysiu, odłamki powinny być moje. No dobra, niech ci będzie, niech ci będzie. To jest, ale, a miecz? Ty Krzysiu, ty mnie tutaj chciałeś szukać. A będziesz się otwierał tak z ciekawości teraz? To ja, o, to ja zostanę, zobaczę co ci dropi. To dawaj, na 3-4, na 3-4 otwieramy. Dobra? O, jeden, dobra, 3-4. Dobra, Krzysiu. Mama mnie woła, wiesz? Krzysiu, mama mnie woła.